Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak samodzielnie zarejestrować własną domenę internetową. Będzie to aktualizacja filmu, który umieściłem w 2014 roku i skorzystamy z usług tego samego operatora, ponieważ nadal jest on najtańszy na rynku, jednak zmienił się interfejs składania zamówienia. Jeżeli więc planujesz zarejestrować domenę, to zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. W jednym z ostatnich filmów wspominałem, dlaczego nie warto korzystać z promocji w stylu zarejestruj domenę za 0 zł. Jeśli jesteś ciekawy, odsyłam Cię do tego filmu, znajdziesz go tutaj na mojej stronie oraz link pojawi się w karcie w rogu ekranu. Przejdźmy teraz do rzeczy, zarejestrujemy domenę krok po kroku, korzystając z usług operatora OVH. Na moment nagrywania tego filmu jest prawdopodobnie najtańszy na polskim rynku, biorąc pod uwagę niekoniecznie rejestrację domeny.pl, ale jej utrzymanie w kolejnych latach, a ten koszt to jest coś, na czym można spokojnie zaoszczędzić. Nie trzeba przedłużać domeny za 150 zł rocznie, wystarczy robić to za 50 zł rocznie. Dlatego zrobimy to już od razu tutaj na OVH, który na moment publikacji tego filmu ma właśnie taką cenę przedłużenia. Jak to zrobić? Wchodzimy oczywiście na stronę ovh.pl, link znajdzie się w opisie do tego filmu. No i teraz na dole mamy wyszukiwarkę, możemy tutaj wyszukać domenę, którą chcielibyśmy zarejestrować. Dobrze, jeśli domena będzie miała w nazwie słowo kluczowe, które najlepiej opisuje naszą działalność. Na przykład jeśli sprzedajesz bramy i firma nazywa się ABC, to dobrze jest szukać domeny o nazwie bramyabc.pl. Lub jeśli sprzedajesz bramy w Lublinie na przykład, to szukaj domeny bramylublin.pl. Więcej na temat zasad wyboru poprawnej domeny znajdziesz w moim filmie z 2014 roku. Jak wybrać skuteczną domenę dla Twojej strony, link również pojawi się w karcie. Polecam sobie obejrzeć, jeśli chodzi o takie kwestie merytoryczne. Natomiast tutaj spróbujemy już wyszukać te bramylublin.pl. Wciskam Enter, sprawdzamy, czy ta domena jest wolna. Niestety taka domena jest zajęta, więc spróbujemy sobie zrobić na przykład z myślnikiem i widzimy, że z myślnikiem ta domena jest wolna. Dlatego zarejestrujemy ją sobie, klikamy kontynuuj. Możemy sobie zoptymalizować serwery DNS. Tutaj warto zapytać osobę, która będzie tworzyć naszą stronę, ponieważ często strona będzie i tak przekierowana na inne serwery DNS, więc jeżeli nie wiesz, co tu wybrać, możesz wybrać to, co jest darmowe, lub po prostu nie wybierać niczego i później w trakcie budowy strony wyniknie, co dalej będzie się z tą domeną działo. Kolejny krok to jest wybór hostingu. Musisz wiedzieć, że nie trzeba rejestrować domeny i hostingu jednego operatora. Możesz sobie domenę zarejestrować na przykład samodzielnie na OVH, natomiast hosting może dostarczyć Ci firma, która będzie budować stronę internetową. Jeżeli jednak chcesz od razu zarejestrować hosting, to możesz na przykład wybrać sobie tą opcję Perso. Natomiast na razie na potrzeby tego nagrania klikamy kontynuuj bez wybierania hostingu. Mamy tutaj teraz podsumowanie do opłacenia kwota, klikamy kontynuuj. I w tym momencie możemy albo założyć konto, jeżeli nie mamy jeszcze konta klienta OVH. Ja akurat mam już konto, więc po prostu zaloguję się moimi danymi. Natomiast Ty musisz przejść tutaj przez procedurę zakładania konta. To będzie tylko wypełnianie pól i klikanie guzika dalej czy kontynuuj, więc nie będę tego przechodził. Natomiast teraz szybko się zaloguję i już za chwilę wracamy do kolejnego ekranu. Po kliknięciu guzika zaloguj mamy tutaj konfigurację naszej domeny. Ty po rejestracji konta na OVH również będziesz tutaj miał informacje, będą tutaj Twoje dane. Mamy też wybór serwerów DNS. Jeżeli nie wiesz, co wybrać, zostaw tutaj domyślne serwery. Natomiast jeżeli będziesz stronę stawiał na serwerze swojego wykonawcy, to możesz tutaj wprowadzić serwery DNS, które on Tobie poda i robić to dokładnie w tych polach. Jeżeli są potrzebne 3, to można tutaj kliknąć dodaj serwer DNS. Wpisujemy tutaj konkretne parametry i klikamy kontynuuj. Jeżeli nie wiesz, co tu zrobić, zawsze możesz zostawić ten serwer domyślny, a Twój wykonawca później pozmienia te serwery za Ciebie. Klikamy kontynuuj, musimy tutaj zaakceptować umowy, przetwarzanie danych osobowych, ogólne warunki rejestracji domen. Jeżeli nie jesteś pewien, o co w tym wszystkim chodzi, możesz sobie to wszystko poczytać. Klikamy kontynuuj i mamy teraz przejście do płatności. Mamy tutaj rachunek,
Możemy sobie zjechać na sam dół, wybrać tutaj płatność online przez PayU. Już tego nie będę robił, ponieważ myślę, że nie będziesz miał kłopotu z dokonaniem płatności. Natomiast opłacenie domeny skutkuje tym, że ta domena zostaje dla nas zarejestrowana na okres jednego roku i jesteśmy jej pełnoprawnym właścicielem. Możemy teraz zacząć budowę strony właśnie z wykorzystaniem naszej domeny. Jak widzisz, rejestracja domeny jest dość prosta, jeżeli wiesz, jakie czynności wykonywać w kolejnych krokach składania zamówienia. Osobiście polecam rejestrować domeny na siebie, tak aby być ich pełnoprawnym właścicielem. W przeciwnym razie właścicielem Twojej domeny może być na przykład firma, która wykonywała Twoją stronę internetową, a to nie jest najlepsze rozwiązanie w przypadku, gdy Wasze stosunki z jakiegoś powodu się popsują. Przy okazji, jeśli planujesz założyć stronę lub sklep internetowy, zapoznaj się koniecznie z ofertą mojej firmy, znajdziesz ją na stronie www.arturkosiński.pl. Moja firma od kilku lat realizuje tego typu projekty i z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wskazówki z tego filmu były dla Ciebie przydatne. Jeżeli tak, to daj kciuk w górę pod filmem. Jeżeli masz jakieś pytania na ten temat, zadaj je w komentarzu. A jeżeli chciałbyś otrzymywać powiadomienia o nowych filmach na moim kanale, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie oraz zapisz się na newsletter na mojej stronie internetowej. Na moment publikacji tego filmu każda osoba, która zapisuje się na newsletter, otrzymuje darmowego e-booka 10 sposobów na zdobywanie klientów przez internet. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.